Dzień dobry Państwu. W kolejnym podcaście moim gościem wreszcie sobie spokojnie możemy porozmawiać, bo zawsze na treningu, a to seria, a chwilę gdzieś tam zamienimy słowo. Robert Burnejka. Dzień dobry. Siemanko. Cześć, musimy przemieć jak zawsze. Dziękuję, że znalazłeś w ogóle czas, bo jesteś człowiekiem bardzo zajętym, ale do tego sobie wrócimy, wiesz, w środku gdzieś materiału. Robert Burnejka. Tak naprawdę Robert? Robertas, tak naprawdę. Robertas po litewsku, to imię po litewsku, ale taki imię, wiesz, amerykański, międzynarodowy, do tego Robert, okay. Robert, no tak, czy byłeś w Stanach, czy jesteś w Polsce, Robert wszędzie pasuje. Tak. Urodziłeś się na Litwie, no to już trochę lat temu, tak powiedzmy sobie, no 45. No tak, tak, tak. Młody chłopak, ciągle w formie. I powiedz mi, bo tak, ten okres, jak trenowałeś na Litwie, ja pamiętam te twoje pierwsze gdzieś tam wywiady, jak tam na strychu trenowałeś i tak dalej. W ogóle czemu kulturystyka? Wiesz co, no było taki moment, na pewno sam pamiętasz, że to my urośliśmy... Bo to te same lata. Te same lata urośliśmy, wiesz, Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme, Stallone, te wszystkie filmy. Tak jest, kiedyś, wiesz. Kiedyś VCR, te kasety jeszcze były, już może młodzież nie wiedzą, co to w ogóle jest. VHS, nie? No, VHS się pożyczało i filmy się oglądało. A miałeś też, kurde, dobrą masz kopię? Bo wiesz, niektóre takie kopie były, że już nie było w ogóle nic widać, nie? Jakoś, no taki, no. Także było fajnie, oglądało się, no i gdzieś tam się połapałem, wtedy miałem 12 lat. Mm-hmm. Mówi, o kurczę, ja pierniczę Schwarzenegger, ja chcę wyglądać jak on, kurde, nie? Ale powiedz mi tak, bo na Litwie no, to się nie przelewało też przecież, nie? Że no, tak powiem. No i teraz nie było tak jak teraz, dobra, to sobie kupię karnet, idę do Burnejki poćwiczyć. No. Masz po prostu wszystko na tacy, tylko trenować. Wszystko, ale chęci dzisiaj nie ma. I jak trenował Robert? Jak zaczynał? Na jakim sprzęcie? Gdzie? No widzisz, na pewno widziałeś te filmiki na strychu moje znane. Ostatnio na swoim kanale też Robert Burnejka rzuciłem. Tak, odwiedziłeś. Filmik, tak. Jak wyglądała ta moja siłownia na strychu. No i nie było kiedyś siłowni. Ja się urodziłem na wiosce, no to tam, wiesz, najbliższe miasto było takie z siłownią, to 10 kilometrów. No ale kiedyś to, wiesz, rowerem nie pojedziesz tak, trochę. No właśnie. Miało się 12 lat, no to też nie. No to trzeba było, pomysł był, że zbudować, nie? Pospałać, to nic tam nie miałem w ogóle kupione z sklepu, ani jednej rzeczy. Tak naprawdę wszystkie ciężary tam od silników motocykla, od koła, od czołga, ruskiego, wszystko, wiesz, jakby z ojcem pospawaliśmy, no i wszystko dało się zrobić, nie, na tym strychu. I co, i zacząłeś rosnąć, nie? No tak, najpierw pierwszy, o, tego właśnie, ja już sam zapomniałem o tym. No, boom, jak to się przypomina, jak się no, tak przypominam, że 11-12 lat, pierwsze ćwiczenie było na drążku dużo, na zewnątrz. Ojciec mi zbospawał taki wielki drążek, wysoki i naprawdę... Na tym było taki początek, pociągałem się te wilki, te wszystkie, wiesz, do góry, flipy, to na tym zasuwałem naprawdę hardkorowo, no wtedy lekki był, nie? Ile ważyłeś wtedy, jak zaczynałeś? O, kurwa, ja wiem, że miałeś 12 lat, to byłeś, no, dzieckiem. No, ale ja nie byłem gruby, ani chudy, taki byłem normalny chłopak, ale dyspozycji miałem dużo na siłę, bo genetycznie mój ojciec bardzo silny był, no i od razu jakby... Te 12-13 lat, jak już zacząłem ćwiczyć, ja już ciężaru zakładam dwa razy więcej niż moje... Twoje rówieśnicy. Tak, dokładnie. Także było ta, od razu ta, wiesz, gdzieś tam siła od urodzenia, nie? No, bo potem też była przygoda ze strongmanem trochę, nie? A no tak, to strongmany robią w Stanach. No, lata, ale tu tak. Też do tego wracam, że tak naprawdę, żeby być strongmanem, pomijając wszystko, jak nie masz tej wrodzonej siły, to tam nie ma po co się tam wybierać, nie? No nie. Ale dobra, no i Robert sobie tak rośnie, o jedzeniu byśmy mogli też wspominać, ale też wspominaj, że tam się jadło po prostu wszystko, nie? No tak, no coś, na wiosce to wiesz, mleko najwięcej się piło, bo ale było inaczej, wiesz. Jajka od kury od razu się jadło, hardkorowe, świeże wszystko, mleko jeszcze z pianą się piło, także rosło się, nie? Mocne mleko było, mocny skład. Słuchaj, dobra, a jeszcze tylko wspomnę, i to ty chyba też taka fajna, bo jak powiedziałeś, że ojciec ci tam pospawał drążek, to też chyba nawet miłe i fajne, że jakby cię wspierał w tym, co robisz. To nie było takiego czegoś, że Robert, weź się człowieku do nauki, a nie tam będziesz mi tu ciężary dźwigał albo tam, nie? No właśnie, to było fajne z moim, wiesz, ojcem więcej, można powiedzieć, że on nic mi nie zmuszał do niczego. Aha. Ej, rób,
jak uważasz, wiesz, miałem ten wybór, bo dzisiaj też zauważyłem, bardzo dużo młodych u mnie też pracuje, młodych ludzi i przychodzą i gdzieś tam mają problem w domu, że rodzice ich naciskają, o, musisz to robić i nie pasuje iść do szkoły. Niech dają wybór. Niech sobie, wiesz, popróbuje tam, sam wybierze ten młody chłopak, co on chce robić tak naprawdę w życiu. I u mnie wracając do tego, że było taki luz super, że wybierałem. Ja rosłem też w garażu. Ojciec miał warsztat, naprawiał samochody, to ja od małego czołgi robił i tak dalej. To jest na pewno zdjęcie tam jakieś rzucałem. No, czołg zrobił mój ojciec. Ja byłem wtedy jeszcze 3 latki chyba miałem. Mam takie zdjęcie, w czołgu siedzę, cabrio. Najpierw 2 czołgi zrobił, później taki jak Ferrari, otwierany, drzwi do góry, nie? No i zasuwał, kiedy śniegu było, w zimie najwięcej jeździł. Po polach, kurde, z tym ciągiem, wiesz, przez ten śnieg, twardorowo. Kiedyś to, no, ja nie mówię, że teraz też nie, ale kiedyś to tak, ten świat budował takich twardych ludzi, nie? Rzeczywiście, nie? Nie było... No tak, nikt tam nie dbał, czy z ciągiem jeździ, kurde, wszyscy mieli to gdzieś, a dzisiaj to wyjedź, to zaraz ci pod pierwszy, że oj, co się stanie, zobacz, ciąg jedzie, kurde, nie, wiesz. Nie dało więc, rady. Więcej luz, tam, niby tam komuna była, ale... Ale więcej luzu było. Wszyscy ludzie się spotykali, tam. Rozmawiali tak jak my teraz. I teraz no, Robert sobie rósł na Litwie. To jeszcze nie Polska. I z Litwy nagle wylądowałeś w Stanach? Jak to się stało? Co się wydarzyło takiego? Bo to jest taka, wiesz, taka historia dość ciekawa, nie? Taka historia, wiesz, no można powiedzieć fajna, bo już pierwsze zawody, no poszedłem do siłowni ćwiczyć, miałem 18 lat. Jak skończyłem szkołę, samochód kupiłem 17 lat. Właśnie chciałeś zapytać, rowerem nie pojechałeś. Nie. Samochód kupiłem, jak miałem 17 lat. Nie to, że mi ojciec kupił. Ojciec jakby kupił, ale słuchaj, było taki deal, nie? Mam 16 lat. Ojcowi pomagałem w garażu. Cały czas pomagałem, robiłem samochody, nie? No i mówię, taki deal, pomożesz mi, ja ci kupię jakiś tam rozwalony oczywiście, ten przód cały, ten samochód nie wyglądał jak samochód. Było taki deal, że zarobiłem na ten samochód, no i kupiliśmy i później go naprawiałem. No i jak szkołę kończyłem, miałem 17 lat. Już miałem ten samochód zrobiony, sam go zrobiłem, nie? No i ale to szanowałeś to auto, co? No tak, no to wiesz, z nim właśnie jeździłem na siłownię, no ale później tam właśnie biznesowo już zacząłem tak robić właśnie, pierwszy samochód był jakby początek mojego biznesu, można powiedzieć, na Litwie. No. Oczywiście z ojcem naprawialiśmy samochody razem, i zacząłem handlować samochodami. Okay. Także ten pierwszy samochód, ja go za tam kilka miesięcy sprzedałem. Kupiłem jakiś inny, wiesz. Było to początek tego odwracania kasy gdzieś. No okay. I zacząłem robić te samochody. Później już 4 samochody miałem na handlarz jakby kupione. A był taki moment, super moment, bo Ruscy kupowali od nas. Było taki moment, że tylko jechałaś na rynek, tam było, wiesz, dobra cena, wszystko, no, dobra szło cena, jak od razu kupili, nie? Ale później przyszedł taki moment, że po prostu stanął ten biznes, bo im cło podnieśli i przestali kupować w ogóle. Ja siedziałem z tymi samochodami, nie wiedziałem, co robić. No i do tego mierzę, że to spowodowało, jakby, mówię, coś się stanie, żeby coś się stało. Czyli jakby nic się nie dzieje bez przyczyny. Dokładnie. Wszystko jest po coś, jakby zaplanowane. Dokładnie. Także wiesz, no to fajna rzecz, że coś się zrównało, biznes zaczął myśleć, co to dalej robić, bo nie mogę, ja taki człowiek, że nie mogę siedzieć w miejscu i czekać na coś, będę płakał. Nie? Skąd pomysł, nie, że za ocean nagle? Wiesz, no na początku w ogóle nie miałem tego pomysłu, kompletnie. Mój znajomy tam z drugiej wioski, ze szkoły, był w Stanach już tam. Pół roku chyba wyjechał i coś tam woził bułki, coś tam robił, wiesz. I mówię, kurde, dlaczego ja może tam polecę, kurde, coś zarobię, wiesz. Jakby kulturystyka tak i tak chodziło gdzieś tam po głowie. Ale że tam fajne siłownie, nie? Że tam, no że tak, o, tak. Było fajnie, nie? No ale na pierwsze zawody już występowałem, tutaj 19 lat miałem. Pierwsze zawody takie jakby kulturystyczne na Litwie. Mistrzostwa Litwy było. Piąte miejsce zajęłem.
z 6 chłopaków, tak, także nie byłem ostatni. No. Ale wszyscy już byli starsi, ja miałem 19 lat. A tam już chłopaki. Wszyscy już mieli, tak, 25-30 lat, nie? Okay. Także nie było to junior. Później występowałem na wyciskaniu na sztangi zawody. Też jakby pobity rekord miałem juniorów 185 kilogramów. Coś 90 do 100 chyba tam coś było, nie? To 90 kompos, parę nie? kilogramów użyłem i było 185 kilogramów na zawody, co nie było zaliczone jako rekord, bo ja występowałem nie jako junior, tylko ze starszymi też występowałem. Okay. Ale tak jakby się liczył jakby z junior, no to był pobity rekord Litwy na wyciskaniu w tym wieku, nie? No i co? I tak naprawdę... Te biznesy, to wszystko spowodowało, że wyjechałem do Stanów, nie? Jakie to była miejscowość? Cały czas byłeś w jednej? Nie, już zmieniałem miejscowość, naprawdę sporo mieszkań zmieniałem. Mówię. Pewnie by dużo o tym rozmawiać, ale tak. Jaki to był czas, kiedy byłeś w Stanach? Ile lat byłeś w Stanach? 18 lat spędziłem, także można powiedzieć, połowę życia swojego. Połowę życia. Urodzony jestem na Litwie, wszystko urosło, ale później połowę życia w Stanach. Ale już przeskoczmy sobie, bo wiadomo, praca, to nie tak, zawsze to tak można było, że cały tak. dzień. Ale w pewnym momencie gdzieś tam już w tych Stanach było nawet fajnie, bo i z Denisem Wolfem gdzieś ćwiczyłeś, że już rzeczywiście tą kulturystyką zająłeś się tak, no tak. Na pierwszym miejscu. Na pierwszym miejscu, no najpierw oczywiście było... Wszyscy myślą, że kulturysta to nic nie robi, tylko musi ćwiczyć i tak dalej. To nie jest tak. Jak zacząłem w garażu, też zacząłem pracę w Stanach, 10 lat w garażu robiłem, na maszynie malowałem samochody, także jestem specjalizowany na samochodzie, mogę wszystko zrobić. Nie? Tam przyjechałem tą swoją Skodą, dam taką ryskę, zobaczysz potem coś tam. No, przebofujemy, może się da. Dobrze. Znam się na to bardzo dobrze. Także ciężko pracowałeś. Ciężko pracowałem cały czas, ale było, wiesz, było tak, że jeszcze w klubie pracowałem. Wszyscy teraz myślą, że o, się dorobi kasę, on popracuje 8-6 godzin i już kurde będzie siedział i będzie... A tam już będzie samorosło, nie? Tak, no, tak. To nie ma tak. Czy w Ameryce jesteście byle gdzie, to nie ma tak. W Ameryce ja pracowałem kilka prac. Pierwsze w garażu 8 godzin odrobiłem, chociaż robiliśmy 8 godzin. Później swoje jeszcze samochody, coś, bo był Polak, no dlatego po polsku gdzieś tam się załapałem do tej więcej po polsku. Okay. Ale ten język chyba ci szybko przyszedł, nie? Bo to znałem rosyjski, także mój polski, no to czwarty język tak naprawdę. I gdzieś tam połapałem, bo z Polakami, wiesz, w Stanach miałem do czynienia na początku, później mniej. I jakby powiedzieć, pracowałem w garażu. Po godzinach jeszcze jakiś swój samochód naprawiałem i później na siłownię. No to 10-9 wieczorem dopiero na siłownię się chodziło. Jeszcze sobie jedzenie robiłeś, no bo to na pewno zwracałeś na to nie, uwagę. Nie, no to tak. Jeszcze plus jedzenia, plus weekendami jeszcze pracowałem w klubie na Bramkach. Czwartek, piątek, sobota, 3 dni do 5 rano. A masz też teraz, bo ja też sobie, wiesz, ja też z jednego miejsca w drugie, tu i tego, i teraz jak sobie myślisz, no bo już mamy trochę lat, kurde, jak ja dawałem radę, nie? No bo to jest, wiesz, no dzisiaj zobacz, jakbyś jechał tym pędem w dzisiejszych czasach, no w naszym powiedzmy wieku, no to w pewnym momencie byś, puch, chyba gdzieś byś powiedział, że kurde, dość, nie? No ale wiesz. Ale były chęci, był zapał, była tak. Zapał to zależy, teraz też jest, no jak się przygotowałem teraz na ostatnie zawody, no to też bo jak 6 stałem, no to 11 spać cały dzień, nie miałem aż ziemki. Cały czas, wiesz, biznesy, cały czas te gotowanie jedzenia, te treningi, cardio, wiesz, jak to wygląda. Tak jest, ale do tego za chwileczkę dojdziemy. No. I teraz tak, dobra, treningi i tak dalej. Spotkałeś tam gwiazdy amerykańskiej kulturystyki, no Denis Wolf, razem tam trenowaliście. Z kim tam jeszcze trenowałeś? No przewijały się tam nazwiska niektóre, no nie? No tak, Jay Cutler, bo razem mieszkaliśmy. Tak naprawdę jeszcze może rzucę ten odcinek taki, jak się znalazłem w Las Vegas, bo ja mieszkałem w Connecticut, Hartford, tam kilka miejscowości zmieniłem, New Britain, Hartford, Vernon, później Manchester, także trochę zmieniałem tych miejsc. Ale później na zawody w 2008 roku występowałem taki, wiesz, gdzie można prokart dostać już, nie? No i było Las Vegas. Pomyślałem, kurde, mówię, zajebiste miejsce, nie? Jakiś, wiesz, no takie opportunity się rozwijać tam właśnie. Jeszcze Denis Wolf nie mieszkał, ale Jay Cutler mieszkał.
I postanowiłem, mówię, przeprowadzę się. Bo ja tam kiedyś już miałem dom, wszystko, kurde, już miałem. W jeden dzień jeszcze z ex-żoną jeszcze miałem, mówię, słuchaj, sprzedajemy wszystko, idziemy tam. Przeprowadzamy się. Dwa miesiące już byliśmy tam od nowa, jakby wszystko zaczęliśmy, nie? No i tam właśnie się zaczęło te wszystkie, jakby można powiedzieć, jakby się nie przeprowadził znowu, coś się stało, żeby tak. Coś się stało. Jakbyś mieszkał cały czas, gdzie mieszkałeś, to by to tak... No bo to było więcej takie spokojne życie tam, wiesz, garaż do domu, kurde, remont domu i tak dalej, wiesz. No. A tam to trochę się zmieniło i wtedy rzuciłem właśnie już naprawę samochodów. Już więcej się nie zajmowałem, powiedziałem sobie, już mam dość tego syfu, wiesz, to malowania, ciężka praca cały czas, no trzeba napierdalać. Ile miałeś wtedy lat? 20 parę lat, nie? No, 20 tak. Prawie 30 miałem, chyba 28, coś tam. No i Los Angeles. Nie, Las Vegas. Las Vegas. Las Vegas, nie ma. No. Przegrałeś trochę kasy? Nie, nie grałem. Parę razy byłem tam, parę stówek, ale tak to nie, no można to, wiesz, nie jestem hazardzistą. Inne życie i zaczęła się ta kulturystyka. Inne życie właśnie, no i mówię, tam poznałem właśnie G. Kettlera, wszyscy, no wiesz, tam Mr. Olympia cały czas było, teraz zaczęli trochę przenosić do Florydy trochę do Vegas, ale cały czas było Mr. Olympia, no to ten, wiesz, ten hype, ten całą kulturystykę Ghost Gym, wszystko się działo tam, jakby, wiesz. Odżyłem trochę, bo to zobaczyłem, że opportunity jest, nie? Tak. No, no i zacząłem, wiesz, tylko więcej koncentrować się ćwiczenia. Oczywiście tam pracowałem też, ale już jako trener w Gold's Gymie personalny, to trochę zmieniłem ten zawód, jeżeli nie chciałem samochodu, wiesz, koniec. I już tam wszedłeś w to środowisko całkowicie. Tak. No i wtedy, wiesz, no zaczęła ta przygoda, co wygrałem National z całej Ameryki, mistrzostwa overall Ameryki całej, no co dostałem pro card, nie? Tak. No i New York Pro. To był chyba 11 rok, mi się wydaje. Wygrałem w 10, koniec 10, no ale 11 był rok, co New York Pro, co na scenie byłem z Kai Greenem. I od razu na Olimpię poleciałem. Tak, to kwalifikacje do Olimpii dostałem, bo było Kai Green, wtedy pierwszy wygrał New York Pro. Ja zostałem piąty, no to kiedyś było jeszcze do piątego miejsca, jak New York Pro, kwalifikacje do Olimpii. Także wszyscy najlepsi zawodnicy byli tam, nie? No i wtedy Mr. Olympia w tym roku. A jak wspominasz tą Olimpię? No super, wtedy właśnie pierwszy raz Phil Heath wygrał Mr. Olympia, Jay Cutler przegrał w tym roku. No to tak startowałeś jeszcze, taka śmietanka była, no nie? No tak, wszyscy byliśmy. Jay Cutler, Dennis Wolf, Phil Heath, Branch Warren. Kurde, wszyscy, wiesz. Kai Green wtedy chyba też? Tak, Kai Green, wszyscy jakby ta najlepsze czasy, to kurde, wszyscy monstery, tak można powiedzieć. Dzisiaj już tych monsterów nie zostało, bo co ostatnie zawody robiłem, no to też już patrzymy, że to w ogóle już inny sens działania się zrobiło. Inaczej to wygląda, już nie patrzył, że jesteś właśnie wielki. Za chwilę przeskoczymy do tych zawodów, tylko Stany, Olimpia, super wspomnienia. Pochodzisz z Litwy. I co się stało, że ze Stanów wylądowałeś w Polsce? No właśnie, no wracając do Las Vegas, tam poznałem, wiesz, poznałem parę Polaków, no, który tam robił te, wiesz, filmiki, tak na stronie sprzedawał jakieś suple tutaj w Polsce, nie? No i on zaczął mówić, Robert, ja tak po polsku jeszcze dobrze nie mówiłem, nie? Mówię, może coś tam nagrać, jakieś filmiki ze mną. I Turbo Koks powstał. No, hardkorowy Koks powstał. Hardkorowy. No. Bo Turbo Koks to była w telewizji chyba było, nie? No, w TV no, to nie coś wiem, było. To jakieś tam, no. No. Podróbka Koks. Oryginalny, hardkorowy Koks, ale to wyszło w ogóle z nienacka, bo z nim tam nagrywaliśmy coś i ktoś połapał. Po prostu ten, że rzucił ktoś na YouTube odcinek jakiś krótki, mój wycięty. I napisał, hardkorowy koksu pompuje, kurde, coś bickie. No. I z tego taksywka hardkorowy koksu wyszła. I zobacz, też napisał, też, nie? Tu nikt nad tym nie myślał, nikt tego nie układał, nie, jakiś nickname, żeby zrobić. Tylko, wiesz, ktoś podłapał, przyjęło się. No tak, i wtedy poszło właśnie, to było koniec 10 roku, jakby w tym samym czasie, co wygrałem ProCard, nie ma nic wspólnego z ProCard, rozumiesz? Jakieś takie było, wiesz, te uderzenia, że wszystko wybuchło. Jednym czasem, no i co, zaczęło się, wiesz, zaproszenie taki Kuba Wojewódzki, Szymon Majewski, gdzieś tam na zawody zaproszenie. Tych zaproszeń zacząłem tak dużo dostawać,
że który po 12, nie no to 13 już rok, 13 rok postanowiłem, że może tu spędzę więcej czasu w Polsce, bo miałem tyle... Musiałeś latać w tej tyle, lety. No już się zmęczyłem tym lataniem, bo przylatowałem jakieś 4-5 razy w roku, tylko wiesz, tak po 2 tygodnie, nie, bo ustawiałem jakieś trasy i pokazy. No, też męczące to było, nie? No ciężko, to już po tych 2 tygodniu to już byłem, kurde, już wiesz, już koniec, koniec, starczy. No, już stary byłeś, już to już wiesz, to już bardziej zmęczony. Ale to wiesz, no później... I czyli padło na, dobra, przeprowadzam się do Polski. No tak, tak, do Polski, ale tak wiesz, no tak się przeprowadzałem, że sezon byłem tu w Polsce, tak naprawdę, a pół roku z powrotem do Stanów, bo zimę tam ciepło, wiesz, to lubiłem, wiesz, gdzieś tam to ciepło. No tak naprawdę to ostatnie 3 lata, więc tu jestem, już nie wyjeżdżam 4. A tak to cały czas jeszcze jeździłem tam z powrotem. Wiadomo, teraz rodzina, no to trochę to inaczej. Zadomowiłeś się na tym swoim pięknym piętrze. No tak, jesteśmy w domu, dokładnie. Trawki rosną tutaj. O. Tak, i to wszystko żywe. To żywe, żywe, tak. Samo się podlewa. Wiesz, trochę trzeba tu przyciścić, bo to trochę pozdychało, ale wiesz, samo się podlewa, światło, wszystko dzienne, wieczorem świeci, także... I nie dziwię ci się, że nie chcesz się podróżować teraz tak za bardzo, swoje wylatać po świecie. I teraz mieszkasz w Polsce, fajny masz klub, to już na pewno nasi słuchacze wiedzą o tym, bo już chyba no, nie ma osoby, to już taka kultowa też siłownia w Polsce, żeby no, zawodnicy przyjeżdżają na zawody, no to gdzie idą na trening? Do Burnejki, no bo no to tak, jest tak. Normalne, jesteś, wiesz, do hardkorowego. Ale chciałbym wrócić teraz, Olimpia pierwsza z Kain Greenem, Phil Heathem i tak dalej. No i nagle... jakiś pstryczek, wracam do kulturystyki. Fajnie, że ten Masters Olimpia się ponownie pojawił. Był kiedyś. No tak, ten konkurs. 6 lat temu. No. Tak. I nagle co tam? Postanowiłeś, kurde, może spróbuję? No zresztą ty cały czas byłeś w formie, nie? No wiesz, no w formie, jak już tak 9 lat tak naprawdę nie występowałem w zawodach. Wiesz, gdzieś tam więcej się zajęłem tym, to było to walki, wiesz, to walki, to biznesy, to tamto, trochę te zawody tak zostawiłem na boku. No teraz więcej dla siebie, że pokazać, że słuchaj, no sam robiłeś zawody, wiesz, jak to fajnie, nie, zawsze gdzieś tam ciągnie do tego. I też fajnie trochę młodym pokazać, że nieważny wiek, formę możesz zrobić jak chcesz, no to możesz, wiesz, tak więcej do tej strony. Ja tam nie oczekiwałem, że wygrać coś. Ale powiem ci, że kurczę, niedosyt jest, nie? No tak, tak, wiesz jak to jest. No. No dokładnie, no jest niedosyt, bo dobrze to naprawdę wyglądało i to jednak tak jak mówiłeś, że to, czy ty miałeś w głowie, że to sędziowanie było jakby w tych latach trochę 2013-2011, bo sam mówisz, że nie, no, zmieniło inny, się. Inny, oczywiście inne, te sylwetki już gdzieś tam inne trochę, bo teraz patrzę, że mała talia by była. Wiesz, więcej taki już klasyczny wygląd, nie ma tych monsterów klasyk, takich. Ten klasyk nie. Jednak teraz jest chyba na topie, no, tak, na topie no. Mocno. Tak, nie? Tak, tak. No i widzisz te kategorie, ile się narobiło. Kiedyś tego nie było. Te wszystkie fitnessy z podękami, to wszystko ja pamiętam, jak ta, jest. Tak, jak to wchodziło, to tam wiesz, 3-4 osoby były, 5, mówię, kurczę, co to jest, no, nie? To kiedyś, wiesz, to teraz... w Stanach moje początki, to nie było w ogóle tego, tylko wiesz, tylko kulturystyka tak naprawdę. Bodybuilding i koniec, nie? I wszystko, i plus no. Kobitki. Tak. Powiedz mi, czy to była taka jednorazowa przygoda, czy gdzieś tam w głowie troszeczkę, chociaż jakieś takie światełko, że nie planuję, ale za rok, kurczę, może popracuję nad tym, może jeszcze raz sobie wyjdę? Wiesz co, no powiem, no 2 razy wychodziłem, bo jeszcze do Hiszpanii pojechałem. Tak, tak. No, no to tam wszyscy młodzi też byli już, no, ta kwalifikacja do Olimpii prawdziwej. No bo wiesz, w Hiszpanii, w Alicante no, startowałeś już normalnie, nie normalnie, jako master, tylko no, tak, normalnie jako junior. Normalnie, 24 osoby było, no także naprawdę wszyscy w dobrej formie, bo wszyscy chcieli tej kwalifikacji do Olimpii. Nie? Grube zawody były. Grube, no. Grube zawody, naprawdę. To światowe wszystkie zawody też, bo ludzie nie wiedzą, nie? Ta Hiszpania, wiesz, jak pro jest też, no to wszystkie zawody światowe. Cały świat wszędzie się zjeżdża, to nie ma także. To nie. Nieważne to, gdzie, czy w Rumunii, czy Las Vegas, czy w Hiszpanii. Jak wspominasz Alicante? Ale, bardzo fajnie, wiesz, bardzo fajnie, bo to też zostaliśmy parę dni sobie tam począć. Fajne miasteczko, nie? Przyjemnie. I ci powiem, no, wracając do zawodów, czy będę występował? Chyba już nie, no, bo to poprawić. No, miałem czas na poprawy gdzieś tam, ale no, nie chcę cisnąć, wiesz, no, potrzebuję, tak zauważyłem, że większe nogi
porównaniem z moim, wiesz, górą, no bo łapy tam mam wielkie nogi, wiesz, gdzieś tam nie mam te nogi, może małe, ale wiesz, no dzisiaj co mają wszyscy, no to te nogi muszą być naprawdę gdzieś tam wyrąbane, a naprawdę, no muszę zdrowotnie też patrzeć, nie namalam jakichś przysiadów, bo to trzeba ciężko, wiesz, żeby stawy nie wyskoczyło, żeby nie skończyć jak Ronnie Coleman dzisiaj jest, nie? Chcę dalej żyć i tak, wiesz, tymi ćwiczeniami ciężko ćwiczę, ale jakoś z głową wszystko, wiesz, żeby dzisiaj ze stawami nie mam problemu, nic i tak co trzymać. Też ze względu na to, że raz rodzina, dwa, no burgery się gotują już w całej Polsce praktycznie. Nad wszystkim ty trzymasz pieczę, plus gdzieś tam treningi, diety i tak dalej z podopiecznymi, plus prowadzenie biznesu, no, jeżeli chodzi o siłownię. Nie prowadzę, dodam, że nie prowadzę podopiecznych, w ogóle nie trenuję ludzi, bo nie mam czasu na to, nie? Mhm. Ale mam portal tam z dietami, kto chce trening, tak, to no, oczywiście tak myślałem o tym portalu. Każdemu, tak. I tak naprawdę postawić teraz, bo tu jednak kulturystyka, przygotowania jakby na pierwszym miejscu, bo tu nie mogłeś sobie, no że nie, sobie tak. zjem za godzinę, że sobie nie zjem, albo trening zrobię sobie jutro, dzisiaj nie mam czasu, kardio, nie, to sobie zrobię jutro, bo teraz no muszę... Tak nie działa, dobrze wiesz. Zbyt dużo ważnych spraw, żeby po prostu kulturystykę postawić na pierwszym miejscu. Tak, a na tym, wiesz, też na tym, no, za coś musimy żyć, a na tym nie ma tam pieniędzy tak naprawdę. Wszyscy zarabiają, myślę, że kulturysta to zarabia. Kulturysta zarabia, który jest... Top 5, top 10 maksymalnie Mr. Olympia. I też niekoniecznie, nie? Niekoniecznie, tak, tak. Także wiesz, no niektóre rzeczy, wszystko fajnie, ale większość z kulturystów to ciężko im stać na dobry steak, nie? Ale Robert, nie przerzucasz się na rower, cały czas stejki i hardkorowe treningi są w swoim stylu. Cały czas trenuję, bo uwielbiam to, trenuję ponad 30 lat i nie zamierzam tego, wiesz, gdzieś tam i teraz jak cię zobaczyłem, widzieliśmy się jakoś chyba z tydzień czy dwa przed Olimpią. No. I teraz cię zobaczyłem i teraz fajny ten okres, nie? Fajna forma, nabicie, głowa fajnie funkcjonuje, nie? No bo tak, bo to najedzony. No, oczywiście, mogę zjeść chociaż wszystko. Wiesz, to brakuje. To fajnie to na te zawody wszystko przygotowane, ale czasami, wiesz, z tym jedzeniem tak już to, kurde, wiesz, te suche jedzenie, to kurde, wiesz. No. Nie, czasami ja tak i tak miskę trzymam. No. Jakby, ale żeby ale już to, nie, masz tego, jest... nie masz tego ssania już takiego, nie? Jest inaczej trochę. No, jak przed zawodami, wiesz, zjesz, ale to byś tam po prostu zjadł wszystko, nie? Tak, no teraz miałem 2 tygodnie żar, wam ci powiem wszystko, bo tak mi cię łączył petyt, że masakra, nie mogę przestać do dzisiaj, nie? Ale wiesz, to fajnie, że tam gdzieś tam miskę trzymać, ale też możesz sobie pozwolić iść do restauracji, sobie na spokojnie zjeść, wiesz, zobacz, nie masz ograniczeń. Tak. A jak na zawody, no to już nie pójdziesz aż do restauracji z dziewczyną, wiesz. Jakbyś wyjechał na wakacje krótkie, to możesz się cieszyć tym jedzeniem regionalnym, nie musisz, dobra, bo możesz zjeść kurczaka. A tu kurde, wiesz, pudełka wszędzie latać, nie? Robert, bardzo ci dziękuję za poświęcony czas, bo wiem, że jak mówiliśmy wcześniej, jesteś osobą bardzo zajętym. Cieszę się, że mogliśmy gościć u ciebie na piętrze, wśród tej wspaniałej, naturalnej roślinności. Robert, wszystkiego dobrego ci życzę. Powodzenia zarówno w sferze rodzinnej, materialnej, jak i fizycznej. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję również bardzo. Pozdrawiam tam wszystkich. Na pewno się na jakimś treningu jeszcze się spikniemy i poćwiczymy. Dziękuję ci bardzo. Wszystkiego dobrego.